Otwieram 56. sesję Rady Gminy Lubarna. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, no zostało 15 radnych, zostało ich wyłączonych. Muszę odrenować i podejmować uchwałę. Witam serdecznie radnych i zaproszonych gości. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do realizacji porządku obrad 23. specjalnej sesji Rady Gminy, ustalonej przez nieporządne wyższości Państwa w zaproszeniach. Lecha przypomniano jego brzmienie. Punkt pierwszy, otwarcie stwierdzenia prawomocności przyjęcia porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie zieloność wójta w okresie z sesjami. Punkt czwarty, wolne wnioski, interpelacje. Punkt piąty, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. I odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. Odczytanie opinii regionalnej Izby o braku nowej poczynienia w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. Następnie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. Punkt szósty. Uchwalenie budżetu gminy Lubawa na 2017 rok. I tak, odczytanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2017 rok. Odczytanie opinii wypracowanej przez Komisję Rady Gminy w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Lubawa na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2017 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawach zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, zawarcia porozumienia międzygminnego, programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawa na 2017 rok, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Punkt ósmy, odpowiedzi na wnioski interpelacji. Punkt dziewiąty, zakończenie obrad. W sprawie ustalonego przez mnie porządku obrad, ktoś z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę. Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie siódmym, podjęcie uchwał w sprawach po wymienionych projektach. Uchwała jako kolejny podpunkt G. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lubawa do realizacji projektu Szkolna Akademia Kompetencji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ta sprawa była omawiana na komisjach, ale przed sesją nie wiedzieliśmy, w jakim czasie będziemy musieli wyjaśnić pewne rzeczy, także wnioskuję do Wysokiej Rady o prowadzenie tego punktu pod dzisiejszą radę. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy zmieniła porządek obrad 23. zwyczajnej sesji Rady Gminy, wprowadzając do porządku obrad w punkcie 7 o nazwie podjęcia uchwał w sprawach po wymienionych projektach uchwały po kolejnym podpunkt G. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lubawa do realizacji projektu Szkolna Akademia Kompetencji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Natomiast pozostałe punkty pozostają bez zmian. Przystępujemy do kontynuacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 22. zwyczajnej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czyli zarówności przed dzisiejszą sesją. Być może są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nie widzę tej za przyjęcie protokołu. Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła te wiadomości i zatwierdziła treść protokołu 22. zwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej 29 listopada 2016 roku. Punkt 3. Sprawozdanie działalności Wójta w okresie z sesjami. Szanowni przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam sprawozdanie. W tym czasie wydałem zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego monitorującego wdrażanie strategii rozwoju Gminy Lubawa na lata 2016-2025. Ogłosiłem otwarty konkurs na zapewnienie pewnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom gminy Marla poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych na łączną kwotę 278 tysięcy złotych. Wydałem również zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych w tym konkursie. Wydałem zarządzenie w trakcie rozstrzygnięcia jest otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz niepublicznego przedszkola specjalnego z terenu gminy wiejskiej Lubawa. W ramach rozeznania rynku dokonano wyboru firmy do wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych urzędowi gminy Lubawa. Dokonano odbioru technicznego przebudowanego przepustu w miejscowości Sapława na rzece Elszka na drodze gminnej. Koszt przebudowy wyniósł ponad 193 tysiące złotych. Wykonawcą zadania była firma przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Melkan spółka z o.o. w Grudziądza. Również dokonano odbioru technicznego przebudowy chodników miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 84 tysiące złotych. W omawianym okresie podpisałem umowę z gabinetem weterynaryjną spółka jawna z Lubawy na usługę polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubawa. Informuję także, że w tym okresie uczestniczyłem w wielu spotkaniach, m.in. spotkaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Rozmawialiśmy na temat z wiceprezesem niektórych programów, ewentualnie możliwości finansowania niektórych naszych planowanych inwestycji. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach w starostwie powiatowym dotyczących współpracy, szczególnie jeżeli chodzi o dziedzinę dróg i planowanych inwestycji do wykonania w przyszłym roku. I również te inwestycje, które żeśmy w tym roku kończyli, zostały zakończone, takie Rakowice na targowisku i na Złotowie. Uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu zarządu gminnego oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Lubawie. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Lubawa. Uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady poświęconemu m.in. analizie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. Te wspólne posiedzenie również dotyczyło analizy projektu budżetu gminy na 2017 rok, zaopiniowanie projektów uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. Również jest to okres był świąteczny. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach wigilijno-okładkowych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Może są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Następny wypowiedź wniosku interpelacje. Proszę o wniosku interpelacji.
pacjentów postaram się udzielić odpowiedzi w punkcie 8 porządku obrad. Szanowni Państwo, jak już dodatkowo zauważyliście na dzisiejszej sesji, gościmy pana Karola Jacuńskiego, prezesa zarządu oddziału okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień, był obozem koncentracyjnym w Olsztynie, członka Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Olsztynie. Witam pana serdecznie. A w jakim celu pan przybył, panie Marcinie? Zadaję panu głosu. Baba, szanowni zebrani, szanowni goście. Przypadł mi udział dzisiaj piękny, zaszczytny udział dokonany dekoracji pana wójta Tomasza Ewartowskiego odznaczeniem kombatanckim. Kilka słów na temat tego odznaczenia. To oznaczenie nigdy za dawno. To jest zapewne przysługi właśnie organizacji kombatanckiej. Pan wójt pięknie współpracuje. Można powiedzieć, że to jest dobry przykład dla całego regionu warmińsko-mazurskiego. Wtedy, kiedy akurat są potrzeby ze strony Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, koła w Lubawie, zwracają się akurat do pana wójta. Pan wójt przychylnie rozpatruje każdą sprawę, no i dlatego też ta korzyść stąd wywodząca przyczynia się do utrwalania prawdy historycznej i zachowania pamięci narodowej. A o to właśnie kombatantów szczególnie chodzi. Ten, kiedy my w najbliższym obozie Lewersów w Otulice organizujemy kolejne rocznice wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu. Wówczas tu masowo młodzież z udziałem kombatantów uczestniczą w tych uroczystościach, w tych obchodach. To są piękne uroczystości. Zwykle w ostatnią sobotę miesiąca kwietnia, no w tym roku wyjątkowo, z uwagi na dzień 1 września, to trafiło 1 maja, dlatego też był zakłócony tutaj układ i na tydzień wcześniej te uroczystości odbywamy. Młodzież tutaj i nam bardzo na tym zależy. Nam zależy na tym, żeby ten kontakt mógł być jak najgłębszy z tą młodzieżą, bo my podejdziemy i to niedługo masowo ludzie odchodzą na resztowatę, ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, a którym to właśnie zależy, żeby zachować tę pamięć o prawdzie historycznej, o ludobójstwie z okresu II wojny światowej. Dlatego jest wdzięczny ze strony organizacji kombatanckiej. Właśnie chcemy tu dzisiaj udekorować pana wójta oznaczeniem kombatanckim. Naprawdę zależy nam na tej dalszej współpracy. Ja osobiście gratuluję panu wójtowi i wierzę, że pan wójt, tak jak dotychczas, będzie wypełniał tę naszą prośbę, będzie spełniał nasze prośby właśnie w następnym roku, no i w latach następnych, o ile będzie miał, że tak powiem, zaszczyt pełnić tę funkcję wójta. Mamy nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku. Odczytam akurat treść tego odznaczenia. Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych z okazji 70. rocznicy zwycięstwa narodów sprzymierzonych nad hitlerowskim agresorem nadaje panu Tomaszowi Ewartowskiemu kombatancki krzyż zwycięstwa jako wyraz szacunku za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich. Podpisany przewodniczący kapitułu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Wywiadu Politycznych,
komando dyplomowany Henryk Leopold Kalinowski, prezes rządu głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, pułkownik doktor habilitowany Ryszard Sobierajski. Proszę pana wójta o stosownym miejscu, by mógł dokonać tej operacji. Dobrze? Historii, że jest to bardzo, bardzo tragicznej historii, bo ja znam doskonale, bo też moja rodzina też była w Podwicach, także wiem doskonale z opowiadań mama i tata, dlatego ludzie przeżyli, tak powiem, piekło na ziemi, także naszym